Problemem większości supersamochodów w pokroju Lamborghini, Ferrari czy McLarena jest to, że wyglądają jak zabawki erotyczne. Pokazanie się w nich publicznie jest trochę jak paradowanie z dildo wepchniętym w tyłek po supermarkecie w sobotnie popołudnie. Możecie być pewni, że wszyscy zwrócą na Was uwagę, przy czym nie będzie to raczej poklepywanie za prowatą po plecach. Po prostu zostaniecie uznani za idiotów i skończonych dupków. Stracicie wszystkich przyjaciół, Was pies pójdzie do weterynarza i poprosi, żeby go uśpić, bo nie chce mieć z Wami nic wspólnego. Dokładnie tak będzie, jak kupicie sobie Lamborghini, Ferrari czy McLarena. Ale jest jedno auto, w przypadku którego sprawy mają się zupełnie inaczej. Audi R8. Owszem, R8 też zwraca na siebie uwagę, ale w trochę inny sposób, bo owszem, jest agresywne, ale nie jest wulgarne, tak jak większość supersportowych samochodów. Do tego jest sportowe, widać to po nim, ale też w jakiś tajemniczy sposób tutaj jakaś elegancja, taka dyskretność w tym samochodzie się czai. Więc jest trochę tak jak reszta Audi. Chodzę w szarym garniturze i myję zęby. I dlatego, żeby bardziej zwrócić Waszą uwagę na R8, to przyjechaliśmy dzisiaj na Silesia Ring. Dwiema. Dzisiaj odcinek Karoserii będzie miał dwóch prowadzących, ponieważ to jest Szymon Negacz, który wylicytował podczas aukcji WOŚP spotkanie z nami na torze Silesia Ring i test jego samochodu, więc postanowiliśmy, że porównamy sobie z Szymonem dwie R8-ki. Teraz jest czas, żebyś się przywitał z widzami. Dzień dobry, nazywam się Szymon. Jestem Szymek. Przyjechałem z Gliwic. Świetnie. Ile masz, Szymek, lat? Mam 33 lata. I co dla nas zaśpiewasz? Jaki utwór wybrałeś? Nie, nic zaśpiewam, nic. Absolutnie. Nie będziesz śpiewał, ale będzie śpiewał twój samochód? Zdecydowanie głośniej niż tamten. Dokładnie tak, bo będziemy sobie dwie R8 porównywali tutaj na Silesia Ringu. Tę standardową w wersji Performance i z napędem Quattro, czyli 620 koni i 580 Nm, dwie osie pędne, skrzynia S-Tronic, tak jak mówiłem, Performance, taki drobny dopisek. Tak twój jest. To R8, ale tylko tym się te samochody łączą ze sobą. Tak, R8 RWD wyjechała z salonu w Gdańsku w pełni standardowa. Na 2020 dzisiaj... rok, więc też poliftowe, to jeszcze powiedzmy tylko. 2020 rok, ma 611 koni po lekkim podciągnięciu, ma trochę zmieniony wydech, ma szersze doloty powietrza na wzór LMS-u, spoiler zmieniony i parę gadżetów. No i tu pierwsze pytanie do Ciebie, ponieważ ten samochód wyjeżdżał w tej wersji z mocą 540 koni. Tak. Ten wersji Performance ma 620, pomimo tego, że mamy ten sam wolnossący silnik, tyle samo cylindrów, tyle samo zaworów i tak dalej. Tak. W jaki sposób w wolnossącym motorze osiągnąłeś 80 koni dodatkowo? To jest taka przepustnica, która wpuszcza powietrze. I ona jest fabrycznie przymknięta w wersji RWD, żeby miała mniejszą moc i trzeba ją otworzyć. Mechanicznie czy komputerem? Komputerem. Czyli to jest jedyna modyfikacja? No i ma zmieniony wydech, to jest druga. Okej. Okay. Trwa to dzień. I wszystko. I masz tak, wolnossącym motorze wydechem. Plus 80 koni, czyli względem tej mocy, którą miałeś, to jakieś no, 15% więcej. Tak jest. Więc sporo. A newtonometry? Nie pamiętam absolutnie. Okej, okay, ale pamiętam, że poszły są porównywalne. Poszły pod okolice serii na pewno. I mamy tak, porównywalne samochody, jeżeli chodzi o moc, natomiast nieporównywalne pod względem masy, bo auto samo w sobie zostało wykonane, tutaj cała ta klatka, z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym i aluminium. Wszystkie części tutaj na poszyciu są aluminiowe, bardzo dużo tutaj jest karbonu, w związku z czym jak na auto, które ma V10 pod maską tylną, to jest bardzo lekkie, bo waży około 1500 kg, przy czym twoje, dzięki temu, że nie ma tutaj osi pędnej, 60 tylko jest kilo około schodzi. 55 kg schodzi. Zmieniają się też proporcje w masie samochodów, ponieważ u ciebie to jest aż 60% tej masy na tyle, 40 na przodzie, w tym przypadku to jest 57 na tyle, 43 na przodzie, więc ten przód jest tutaj trochę lepiej dociążony. Pytanie, czy to wada, czy to będzie zaleta na torze. Ale silniki to pokażemy, co? Oczywiście. Weź, otwieraj w swoim. Zachowujemy się jak dwóch licealistów przy pisuarze, wiesz? Pokaż mi, a pokaż swojego, a ty mi swojego. O, ja już widzę pierwszą różnicę. Ja to mam karbonowe. Zobacz. To prawda. A wiesz, ile to kosztuje w karbonie? Zobacz. 30 koła to wnętrze mniej więcej. Tu, bo tu jest karbon, tak. Tam jest karbon na podszybiu, tu jest karbon i to wszystko 30 tysięcy złotych. Tutaj pod spodem są filtry powietrza. Tak, piękne to jest, ale zawsze brudne. Tak, tutaj, ja nie wiem skąd tutaj wpada tyle wody, że dzisiaj szorowałem tamtą szybkę, żeby można było tam... Stąd wpada, wiesz, tutaj woda po prostu przelatuje. Jak myjesz samochód, to tu wszystko jest zawsze spiane w środku.
No i to i myjesz silnik wtedy, czy co? Czy czyścisz to szmatką? Jakby czyszczę to dookoła szmatką, bo tu normalnie wpada piana, to się robi brudne, pada deszcz, tam jest syf. No wiadomo, że to też chłodzenia potrzebuje, nie? I to powietrze tędy musi wpadać, bo tutaj mamy te klapy doprowadzające powietrze, tutaj też wpadać musi powietrze. Natomiast największe wloty są te z boku i u Ciebie są jeszcze większe, bo u mnie są wypłaszczone tak równo tutaj z tym błotnikiem, a u Ciebie jest wystające. Poprawiałeś to? Tak, poprawiałem, ale nie mierzyłem wzrostu mocy jakby ze względu na te wloty. Teoretycznie więcej powietrza dostaje się do silnika. Aha. Teoretycznie powinno to wpływać na moc, w praktyce ciężko powiedzieć. Wiesz, nawet nie chodzi może tyle o moc, co na pewno dostaje lepsze chłodzenie. No, jak mam lepsze chłodzenie, to w warunkach torowych, gdzie ten silnik jest poddawany dużym przeciążeniom, na pewno będzie lepiej. Natomiast ciekawostka jest taka, że wszystkie tłoki podczas sekundy pracy z takimi obrotami pokonują drogę 27 metrów. Wyobrażasz sobie, w ciągu sekundy tłoki 27 metrów. I teraz uwaga, przeciążenie jednego tłoka przy tych 8700 obrotów w punkcie zwrotnym, czyli jak on idzie do góry i zaczyna wracać, to zgadnij, jakie jest przeciążenie, jaki to jest nacisk. Nie wiem, powiedz, Łukasz. 2 tony. I co, nie wiem, powiem. Szymek, mam większego. Ale znacznie, jeszcze z karbonu zrobionego. To przyzwyczajenie się do tych obrotów po przesiadce z RS6 to jest kosmos, bo ona się kręci do 6000, tam jest koniec imprezy, a tu się zaczyna dopiero ta impreza. Impreza dopiero zaczyna się rozkręcać. To prawda i ta liniowość też tego, nie? Jest tu jak wsadzasz do tego auta i od 1000 do tych 9000, wiesz, że on na czwartym biegu, na jednym biegu, na czwartym albo na piątym, przejeżdża od 40 na godzinę do 337. Robi to na jednym biegu, bo ma taki zakres po prostu pracy tego silnika. I 337 maksymalna w swojej sprawdzałeś? Nie. To według danych fabrycznych. Jakby nie, bo to jest, wiesz, to, na to są paragrafy. Ja jestem ciekaw bardzo przyspieszenia, no bo wiadomo, że od 0 do 100 quattro robi nam dobry czas ze względu na to, że ma też przednią oś pędną. Będzie szukał ciągle przyczepności, nie? Szczególnie na takim asfalcie, jaki mamy dzisiaj, czyli po nocnych opadach deszczu jeszcze nam nie przeszło. Tu 3,1 sekundy, a tutaj jak fabryka mówiła? 3,5. 3,5. Do setki zrobi. Zrobi? Powinien zrobić, no. To i tak nieźle jak na RWD. Dociążony tył po prostu dobrze, nie? Tym silnikiem. Ale też zależy, jak się opony rozgrzały, właśnie jaki jest asfalt. No, to ja proponuję, żebyśmy to sprawdzili. Z przyjemnością. Ale zrobimy sobie taki typowy drag race, czyli ćwiartkę. Dobrze. Najpierw tutaj na zapleczu, potem do samochodów i ćwiartkę. Ćwiartkę zrobimy. W porządku. Tak? Ćwiartkę i zobaczymy, bo tak, zdecydowanie do setki mój ja jestem pewien, że będzie szybszy w tych warunkach, ale potem zabawa zaczyna się też później, kiedy tylnonapędowe samochody powinno się mierzyć te mocniejsze od 100 do 200 tak naprawdę. Tak. Więc nie wykluczone, że dzięki mniejszej masie na przodzie będziesz w stanie mnie dogonić w drugiej części wyścigu i mijemy linię mety razem. Zobaczymy. To Szymon sobie poszedł podpisać glejty, że może jeździć po torze, upoważnienia, oświadczenia, dmuchnąć walkomat, a my w tym czasie porozmawiamy o R8 tej naszej. Ostatni Mohikanin, proszę Państwa, z V10, który już zakończył swój żywot, bo po 18 latach koniec R8, już nawet nie można jej sobie skonfigurować. Znaczy skonfigurować sobie można, ale w momencie, kiedy zaczniecie to robić, to wyświetla się informacja, koniec zamówień, dziękujemy, bye, bye, V10. Dlatego tym bardziej warto pochylić się nad tym samochodem, bo mamy auto, które wyjściowo w wersji Performance i Quattro kosztuje bańkę. Kosztuje równy 1 000 000 złotych, tam z drobnym haczykiem 50 tysięcy złotych. Natomiast, co ciekawe, wersja RWD, też Performance, jest aż 250 tysięcy złotych tańsza. Jak się okazuje, można moc podnieść, będzie to niedrogie, można zmodyfikować sobie samochód, zaoszczędzić 250 tysięcy złotych, powiedzmy 240 tysięcy, bo zdyszkę dacie za podniesienie tej mocy, ale zostajecie z samochodem, który ma napęd na tył klasycznie, albo możecie wybrać sobie za te 250 tysięcy dodatkowo quattro. Co jest lepsze? No według mnie RWD, no to jest gdzieś tam jakaś magia tego sportowego samochodu, to auto jest oczywiście bardzo wymagające, ale jeżeli myślicie o jeździe tym autem na co dzień i cenicie sobie poczucie bezpieczeństwa w różnych warunkach, to pewnie quattro będzie lepsze. W naszym wypadku mamy tutaj ceramikę i niebieskie zaciski. Zaciski można też sobie w inny kolor pomalować. To w wersji Performance akurat ceramika jest standardowa. Tutaj przy tej wersji mieliśmy, zobaczcie, jakie specyficzne tarcze hamulcowe. One są seryjne, ponieważ były nawiercane z jednej strony, czyli ryflowane, ale oprócz tego dla poprawy chłodzenia, o, to mają takie nacięcia tutaj
od góry. Więc tarcze są zupełnie inne w wersji podstawowej, a w wersji i w wersji performance taką, jaką my mamy. W naszym wypadku mamy jeszcze karbonowe lusterka, karbonowe wstawki tutaj. Jak wygląda karbon w silniku, to widzieliście, ale też mamy karbonowe skrzydło seryjne. Uszymka jest takie dokładane aftermarketowe, ale też wygląda bardzo fajnie, nawet nie wiem, czy nie fajniej z tą łabędzią szyją, jest też regulowane, w naszym wypadku jest nieregulowane, ono jest w stałej pozycji. Natomiast to, co mamy jeszcze karbonowe, to tutaj mamy całe te otoczki wydechów w karbonie i mamy piękny, wspaniały, już niekarbonowy dyfuzor, który, zobaczcie, tam daleko sięga, naprawdę działa, który pięknie tutaj się zakrzywia i rzeczywiście tworzy taką faktyczną poduszkę powietrzną tam pod spodem, która ten samochód ma przysysać do ziemi przy większych prędkościach. To teraz o walorach praktycznych, a raczej niepraktycznych. To jest bagażnik tego samochodu. No wiele tutaj niestety nie wejdzie. To czemu to odpadło? O, już. Wiele tutaj nie wejdzie, tu jest kabel do ładowania. Tutaj jest taki sprytny mini bagażniczek na chusteczki higieniczne. Nie wiem, jakbyście telefonik chcieli sobie przewieźć, to tutaj możecie w tym miejscu. Audi R8 doskonale się do tego nadaje. Tutaj to ja nie wiem, czy wejdzie nawet kabinówka jedna, no ale sprawdzimy. Proszę bardzo, wchodzi kabinóweczka, nic więcej, może ciut większa wejdzie. Tu na górę jeszcze jakieś może dwa plecaczki, jakieś płaskie torby. Albo kable do ładowania z powrotem możecie położyć i to jest absolutnie już wszystko. Co ciekawe, w wersji RWD, to choć z przodu tutaj nie mamy przecież żadnego napędu, to bagażnik jest identyczny co do litra, a nawet co do mililitra, czyli też wchodzi tutaj jedna walizka i to wszystko i kable do ładowania na wierzchu. Ale to, czym różnią się jeszcze te dwa auta, to są fotele we wnętrzu, bo u Szymka są standardowe, sportowe fotele. I problem tych foteli, znaczy one mają zalety też. Zaletą jest to, że są elektrycznie regulowane, że są wygodne i fajne w codziennej podróży. Możecie sobie pochylać oparcie, możecie sobie podnosić fotel, opuszczać go. Tutaj boczki są i dobrze trzymają samochód, ale ciało, ale nie są też jakoś spektakularnie rozbudowane. Jest wysoki zagłówek, wysoka osoba się tu mieści. Natomiast te fotele mają tę wadę, że są tu bardzo grube, w związku z czym nie możecie w ogóle wykorzystać przestrzeni tutaj za fotelem. Natomiast w wersji performance jest trochę inaczej. Zobaczcie, jak mają wysokie boczki, jak nisko się tutaj siedzi. Tutaj przyjemne, skórzane wykończenie. Tutaj też trzymają łącznie z ramionami ciało doskonale. Natomiast wysokość można regulować tylko elektrycznie, a fotel się przesuwa manualnie, a tego w ogóle się nie reguluje, czyli nie możecie w żaden sposób pochylić sobie oparcia, chyba że podejrzewam, jedynie w serwisie, na przykład gdzieś tutaj na śrubach, ewentualnie samemu na tych śrubach i trochę można nim poregulować i potem śrubę z powrotem zacieśnić. Ale mają też zaletę, polegającą na tym, że za nimi tutaj z tyłu zmieścicie na przykład walizeczkę kabinową. Proszę bardzo. I jeszcze można ją tam docisnąć. I to samo tutaj za fotelem kierowcy. Więc tam jedna walizeczka, a tutaj dwie dodatkowe. Więc już możecie się sensowniej z tymi fotelami spakować na dłuższą drogę. Żeby jeszcze udowodnić, że mam miejsce. Proszę, nogi normalnie. Natomiast niestety przez ten fotel, taki bardzo pionowo ustawiony, to tutaj mi to nie przeszkadza, jak prowadzę samochód. Ale na miejscu pasażera wolałbym mieć to oparcie bardziej pochylone i bardziej taką wypoczynkową tą pozycję podczas jazdy, a siedzę dosyć pionowo i stresująco. To na mnie działa. We wnętrzu tutaj mamy parę drogich rzeczy, bo mamy na przykład pakiet Fineappa. Brzmi to trochę jak pineapple, jak ananas, ale nazywa się naprawdę Fineappa. Polega to na tym, że mamy wszędzie skórę. Cała deska rozdzielcza jest obita skórą, boczki są obite skórą, tej skóry jest tutaj całe multum, nawet głośnik tutaj obito skórą. No pięknie to wygląda, naprawdę pięknie, ślicznie, nawet dashboard tutaj jest normalnie taki skórzany z takim pięknym przyszyciem. To jest jeden pakiet i on kosztuje 20 parę tysięcy złotych. Dodatkowo my mamy jeszcze podsufitkę z Alcantary w rąby, która kosztuje kolejnych 18 tysięcy złotych i jeszcze mamy pakiet Carbon nowy, czyli tu karbonik, tu karbonik, tu karbonik i nawet tutaj też to wszystko obłożono pięknie karbonem. Mega solidne to jest i o ile karbon lubi czasami gdzieś tam sobie potrzeszczeć, to tutaj, słuchajcie, jest to solidne, porządne, absolutnie nic się nie rusza.
petarda. To jeszcze jedną rzecz porównamy, zanim z Szymonem wyjedziemy na drag race, porównamy sobie brzmienie obu aut, ponieważ w 2019 roku seryjnie zaczęto montować GPF-a w tych samochodach i niestety ten dźwięk stracił swój charakter, ten układ wydechowy. Natomiast Szymciu wpakował sobie tam wydech sportowy i chciałbym, żebyście posłuchali, jak to brzmi i jak to gada. No dobrze. To jeszcze przed drag race'em oczywiście trzeba porozgrzewać troszkę i samochody, i silniki, to sobie zrobimy jedno kółeczko zapoznawcze. O, walizkę mam za sobą, różowiutką. Ależ zaczyna rzucać. Jest niestety warunek niekorzystny, ponieważ w nocy popadało. O, i właśnie, trzeba zakładać kontry. Ależ to brzmi, słuchajcie, 8700, i w trybie performance muszę zmieniać biegi łopateczkami. No, ale jednak na takich warunkach to ta tylnonapędowa zostaje w tyle. Przedziwnie, zupełnie inaczej tutaj quattro działa niż w innych Audi. Jeżeli myślicie, że wyciągnie was z każdej opresji, to w przypadku tego samochodu grubo się mylicie, ponieważ on jest mocno tylnonapędowy, w dodatku bardzo trudny do opanowania. Dopóki jest grip, to wszystko super. Ale jak tylko ten grip się skończy, to jesteście pozamiatani. To auto jest wtedy zero-jedynkowe. Naprawdę, na mokrej nawierzchni tym autem trzeba bardzo uważać. Więc naprawdę trzeba dużo, dużo pokory zachować. Bo on tego gripu potrafi mieć naprawdę mnóstwo na suchej nawierzchni. W cholerę bym powiedział. Ale w momencie, kiedy nagle ten grip się kończy, to jest wszystko pozamiatane. Macie grip, macie, przekraczacie granicę. Spinik od razu. Bardzo jest trudny wtedy do opanowania. Dobrze, hamujemy, zaczynamy hamowanie na wysokości po lewej stronie, przed zakrętem, przed nawrotem. Zaczynają się słupki odliczające odległość do zakrętu. Każdy to jest bodaj 50 metrów, więc wyścig jest do pierwszego. Mijamy pierwszy, od razu zaczynamy hamować. Wyhamujemy spokojnie, bo tutaj mamy startową prędkość niską. No, odepchnięcie jednak quattro ma zupełnie inne niż napęd naprzód. Ja tutaj mam 230. O ja. Co się stało? Ale na koniec już cię doganiałem, nie wiem czy widziałeś. Powiem ci, że patrzyłem tylko na opony, te które są przede mną, a nie na to co jest za mną. Czy się udało tutaj wyhamować? Ja bez problemu. Tu jest trochę bardziej sucho, możemy spróbować jeszcze raz, tylko tam wcześniej musimy zacząć hamować. Jeszcze nie wiem gdzie, bo w tą stronę nigdy tego nie robiłem. Gotowy. Ja też, Michał, odliczaj. 3,1 sekundy do setki, według danych fabrycznych. No szybsze jest quattro, szybsze. Natomiast rzeczywiście widać, że ten jedzie dopiero przy wyższych prędkościach. Zaczyna go doganiać. Późno zrobiłem procedurę startu.
Ale teraz ładnie, ładnie. Nie, panie Szymek, dobrze. Wgryzł się pan w ten asfalt silezyjski. Zaraz będziemy się w takim razie ścigać, kółeczka robić, jak żeś pan taki. Ale też powiem ci, jakby było naprawdę sucho, jakbyśmy tutaj nie mieli mokro, to myślę, że wynik byłby bardzo porównywalny tych dwóch samochodów, pomimo że jeden mamy w quattro, a drugi mamy w RWD. To co, teraz próbujesz mnie dogonić? Ale ja nie potrafię tak dobrze jeździć jak ty. Oj tam, widziałem, umiesz. Pas mi się zaciął. Widzisz? I już wykorzystałeś ten moment i mnie wyprzedziłeś, zuch! Ależ brzmi ten silnik! Naprawdę tu trzeba powalczyć z kierownicą, to nie jest so easy. No powiem wam, że i Szymon i tak daje radę, bo ma tył napęd, kurna, a tutaj poskładać się z napędem tylnym to nie jest łatwo. Ja bym był obsrany, szczerze mówiąc. Nawet nie wiem, czy będę chciał wsiąść w jego auto, choć proponował. O, dobra, to zobaczymy, co my tutaj mamy. Dynamic mamy? Mamy. Nie ma tutaj trybu. Ale powiem ci, że tutaj to wnętrze z tym karbonem, ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Tu też jest niekiepsko i masz jedną dużo fajniejszą rzecz. Długie łopatki przy kierownicy, wymieniałeś je? Tak, łopatki są wymienione, ale prawa łopatka się trochę blokuje, jest nowa już na wymianę. Dałeś mi niesprawne auto, tak? No i te łopatki nie pracują tak dobrze, tak subtelnie, fajnie jak tamte. Może są ładniejsze, ale nie są, nie mają takiego dobrego wyczucia przy zmianie biegów. To jest właśnie, kurna, tył napęd w Audi R8. Naprawdę, no. Trzeba mieć naprawdę jaja, żeby tym samochodem jeździć po mokrym, wiecie? To jest w ogóle bez porównania z tym quattro, którym on jedzie. Bez porównania. Jezus Maria. Szymek, oddawaj mi moje quattro! Wszystko widzę, wszystko widzę. Musiałem dogrzać opony, bo to gówno w ogóle nie chce skręcać. Ale powiem ci, że w tym znacznie ładniej słychać dźwięk silnika w środku. Nie wiem, na czym polega różnica, ale w środku w kabinie dźwięk silnika jest znacznie lepszy. To samo powiedziałem siedząc w twoim, że to jest niesamowite, że z zewnątrz w twoim ten wydech robi robotę, ale jak jedziesz, to silniki w środku już brzmią niemal identycznie, może rzeczywiście na korzyść tego quattro. Właśnie uważam, że na korzyść quattro, że jest tak, jakby ten dźwięk jest taki głębszy, wiesz? Jest ten samochód, naprawdę! Ja muszę wysiadać tak, bo mam jeziora pod pachami. I jądra mi się skurczyły. To ja mam specjalną kurteczkę. Ja dole. Powiem ci, że kurna trzeba mieć cojones z granitu, żeby tym samochodem jeździć po mokrym asfalcie. Rozkład tej masy, gdzie masz 60% z tyłu jednak, ten tylny napęd, ten niski środek ciężkości i to, że to auto absolutnie nie wybacza błędów. Masz niski środek ciężkości, niski samochód, rozłożoną tą masę, szerokie auto, a mimo to, gdzie przyhamujesz na mokrym jednymi kołami, drugimi na suchym, przy wyłączonej kontroli trakcji, jeszcze wejdziesz za chwilę w zakręt, tak. Jest nie do opanowania. Tam jest daleko przesunięta ta granica przyczepności na suchym asfalcie. Jak masz dogrzaną oponę, to te przeciążenia 1,5G rzeczywiście są możliwe i wierzę, że wtedy to auto jest bardzo precyzyjne i tak dalej. Natomiast w tych warunkach przy wyłączonej kontroli trakcji jest absurdalnie po prostu trudny do opanowania. Ale to dobrze, bo ja lubię takie samochody, one wymagają. To ja mam refleksję taką z tego, że on jest znacznie trudniejszy dalej do opanowania niż się spodziewałem, że będzie.
bo tu inaczej quattro działa niż w innych Audi, prawda? Ale w ogóle, bo ja mam, wiesz, RS6, to ona się, to auto nie jeździ, nie? Jest auto dla ludzi... Znaczy jeździ, tylko po takim torze, jak mu nadasz. Ale jak masz dwa neurony, trzymasz gaz, kierownicę i ono jedzie rzeczywiście. Tak tam jest. Nic więcej nie trzeba robić. A tutaj on mi parę razy uciekał gdzieś bokiem na tym mokrym i tego byłem zaskoczony rzeczywiście. Tak. Bo on ma zdecydowanie preferencję tego tyłu. On, normalne quattro, nawet nie jest w stanie ci oddać 100% mocy i momentu na tył, tylko do 85. Tutaj może całe te 620 koni i pełne 580 N pójść tylko na tył. Więc on ma zdecydowanie taką charakterystykę tylnonapędową prowadzenia. Natomiast powiem ci, do codziennego użytkowania ja bym jednak wybrał quattro. Bo ja sobie nawet przy tym, co to auto pokazało tutaj na deszczu, to ja bałbym się tym autem pojechać w ulewnym deszczu autostradą 140. Absolutnie nie jesteś w stanie wyjechać w ulewnym deszczu na autostradę jadąc 140. I nie wyjeżdżam nim w ulewnym deszczu, bo to jest bez sensu. Gratuluję ci fajnego auta, które daje ci które naprawdę daje mnóstwo frajdy i wierzę, że jak jest sucho, to jest to niesamowity zapierdalacz, a przede wszystkim, jak się nauczysz jeździć tym samochodem, to wierz mi, że już nauczysz się jeździć wszystkim. Tak. Wszystkim, dzięki. Co jest na rynku. Dzięki wielkie. Szymon Negacz. Raz jeszcze wielkie dzięki. Wpłacił na WOŚP solidną sumę, żeby z nami się tutaj spotkać, żeby pokazać się wam, żebyście zobaczyli jego URS-emkę. My dzięki temu mogliśmy, mamy nadzieję, zrobić naprawdę fajne porównanie. Szymona żegnamy, a ja jeszcze wsiadam w URS-emkę i jadę na normalny test, na normalne drogi, żeby zobaczyć, jak ona się sprawdzi w codziennym użytkowaniu. Bo przecież codziennie nie będziecie po Silesii jeździli. Tory, srory, prawda jest taka, że kupicie sobie R8 i będziecie chcieli nim jeździć na co dzień. Bo to fajne auto jest, po prostu. Miejsce w środku. To jest jedyny superkar, w którym ja się mieszczę. Naprawdę, tak wygodnie i komfortowo i dobrze się w nim czuję. W Spyderze jest duży problem, ponieważ ta groć oddzielająca silnik od kabiny pasażerskiej jest przesunięta trochę w tę stronę, żeby tam zmieścić dach i niestety jest tym miejscem znacznie gorzej. I nad głową, i tutaj na nogi. Tam nie mogłem znaleźć sobie odpowiednio wygodnej pozycji. Tutaj nie mam z tym najmniejszego problemu. O ile to oparcie, tak jak mówiłem, jak siedzę na fotelu pasażera, nieregulowane mi przeszkadza, bo nie mogę znaleźć bardziej komfortowej pozycji do podróży, to tutaj absolutnie wszystko gra, jest tak, jak być powinno. Mięciutko fotel, choć wygląda na taki kubełkowy i jest wygodny. Tutaj świetnie trzyma boczki, idealnie w nim leżę, ale ja jestem wąski w pasie, natomiast nasz producent, jak wsiadł do tego samochodu, usiadł, mówi, nie, kurde, za wąsko. Dlatego, że dla niego już za wąskie powoli robią się nawet ławki w parku, więc to, co zawsze lubiłem w R8 i co na szczęście w performance się nie zmieniło, to jest komfort w codziennej jeździe. Nasze auto akurat ma Magnetic Ride Control, czyli można sobie zmieniać twardość amortyzatorów, ale w serii było oferowane bez tego i na przykład ta Szymona R8 tego nie ma. I w jednym i w drugim przypadku mamy naprawdę zaskakująco dużo tego komfortu, jak na samochód oczywiście, który ma ponad 600 koni, centralny silnik. To auto bardzo przyjemnie wybiera nierówności. Ten zawias to taki naprawdę idealny złoty środek pomiędzy bardzo dobrym prowadzeniem się i brakiem w zasadzie jakichkolwiek przechyłów w zakrętach na torze, a właśnie takim codziennym, normalnym jeżdżeniem, dojeżdżaniem do roboty, do kościółka, po dziecko, jedno do szkoły albo do przedszkola, do sklepu czy na jakiś wypad. Znam sporo osób, które... R8 to w zasadzie jedyne oprócz 911 auto, którym naprawdę da się jeździć na co dzień i w tym codziennym użytkowaniu nie irytuje, nie denerwuje, nie wymaga od Was wyrzeczeń, takich jak, nie wiem, drzwi, które trzeba podnieść bokiem do góry, jak proces wysiadania czy wsiadania do samochodu. Tu się nie wsiada jak do lisiej nory czy jak do zmywarki, tylko się wsiada jak do normalnego auta, tylko trochę niżej zawieszonego. Czuć oczywiście, że jest sztywniejszy, nie wiem, jak na te świecące kotki najedziecie pomiędzy pasami ruchu, które są często naklejone. No to czujecie taką, wiecie, sztywność i tej opony, i tej felgi, i tego zawieszenia. Ale jak ma wybrać jakieś nierówności, takie jak koleina, jakiś garb, czy nawet jakaś dziura, no to po prostu to robi. Nie tak jak Mercedes klasy S, ale też nie tak, żeby złamać Wam kręgosłup. Tak jak mówię, fajny, złoty środek. Jeżeli chodzi o samoprowadzenie na torze, no to też pamiętajmy, że mamy tutaj suchą miskę olejową, rozwiązanie, które jest w sporcie motorowym stosowane. Dzięki temu udało się ten silnik maksymalnie obniżyć, no i sam środek ciężkości również. Szerokie to nadwozie, no i to auto sprawia wrażenie, że ono naprawdę prawie w ogóle nie przechyla się na zakrętach, jak jedziemy. Za to chętnie wyjeżdża z tych zakrętów obrócone wokół własnej osi, jak widzieliście parokrotnie. Patrzcie, jakie przeciążenie. Czacha prawie jest
Kurde, prawie w poziomie jest czacha. Swoją drogą fajna. Bardzo mi się ten zapach podoba. A czy nie sam zapach, wygląd czachy. Zapachu to... No nie, zapach też ładny. No i proszę, 140 na godzinę i tak jak powiedziałem, jest głośniej niż w przeciętnym samochodzie, ale nie jest też tak, że ten dźwięk Was drażni. Przyjechałem na Silesię tym samochodem 300 km i naprawdę było spoko. Nie wysiadłem wcale zmęczony z tego auta. A to, jak na superkara, to naprawdę jest wyczyn. Bo wczoraj przyjechaliśmy 300 km tutaj i w niejednym superkarze ta droga by mnie wymęczyła. GT3 RS, jak miałem i kiedyś chciałem tutaj przyjechać na Silesię, to przysięgam, że dojechałem już, ja już nie miałem ochoty nic robić. Tylko iść na masaż, na akupunkturę, do laryngologa i leżeć całą resztę dnia w wannie. Tym jak przyjechałem, to jeszcze wczoraj nakręciliśmy materiał. Zużycie paliwa przy 140, no nie jest już ekonomicznie. To już jest nieekonomicznie raczej, bo to już 13 litrów, tak jak teraz nam pokazuje. I to niestety będzie taki rezultat, te 12-13 litrów przy prędkościach autostradowych. Natomiast przez to, że samochód jest niski i ten opływ powietrza wraz ze wzrostem prędkości aż tak drastycznie się nie zwiększa, więc to spalanie też nie idzie w górę o nie wiadomo ile, tylko te wartości się zmieniają w dużo mniejszym stopniu niż na przykład w SUV-ie. Będziemy mieli, nie wiem, przy 160 nie 13, tylko już 14. Więc można powiedzieć, że opłaca się nim szybko jeździć. Taki wniosek bym z tego wyciągnął. Rozumiem Audi, że zdecydowało się nie inwestować gigantycznych środków na stworzenie nowej generacji R8. Bo takie samochody wymierają i z takimi samochodami Audi nie było jakoś specjalnie wiązane. Ludzie zawsze kupowali, woleli kupić Lamborghini, Ferrari, McLareny czy inne Aston Martiny. Natomiast szkoda, że nie można przedłużyć życia tego modelu. Jemu naprawdę nic nie brakuje z takich dodatków, które wpływają na komfort w codziennej jeździe, a jednocześnie nie jest skażone tą elektroniką, o której mówiłem. Owszem, jest zdecydowanie bardziej wymagające, szczególnie w torowych warunkach, niż wszystkie inne auta, jakie znam. Łącznie z 911 GT3 RS, ze wszystkimi McLarenami. Jest po prostu, potrafi ten samochód być zabójczy. To jest między nim a innymi samochodami supersportowymi jest taka różnica jak pomiędzy żoną, która Wam absolutnie wszystko wybacza. Największe głupstwa zrobicie w życiu, ona powie, dobra Józek, niech będzie, trudno. I Wam wybacza. A to auto takie absolutnie nie jest. To jest ta druga żona. Taka żona, która Wam... wszystkiego Wam nie wybaczy. Są takie rzeczy, które będzie Wam pamiętała latami i Wam przypomni dodatkowo dokładną datę, co zrobiliście 13 października 1998 roku. Po południu. To jest taka żona. I powiedzcie mi, którą żonę będziecie bardziej szanowali? O którą będziecie się bardziej starali? Której będziecie starali się bardziej dogodzić? Tej, która Wam wszystko wybacza? Nie, ją będziecie mieli w dupie za przeproszeniem. Nie zbuduje u Was szacunku, a tę żonę, wierzcie mi, będziecie szanowali. Oj, będziecie.